Halo! Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z kampanii multiplayer. Mój skryba i właśnie mi powiedział, że moja popularność spada, a to dlatego, że dawno nie było kolejnego odcinka. Lutelu, dlaczego dawno nie było odcinka z kampanii multiplayer? Wytłumaczmy, że... Bo się obijałeś, przez kilka dni nie chciał ci nic robić i teraz nagle jak się zabrałeś do nagrywania, to już do 3 godziny siedzimy, rozumiecie? To 3 godziny jednego głupiego odcinka nie możemy nagrać. Ponieważ tym perfekcjonistą, ja chcę, żeby ten materiał był jak najlepszy, chcę, żeby... Był pełen emocji przede wszystkim, no i pełen barwnych postaci, jak Filmuś, halo, Filmuś, hejka, może jeszcze. No cześć. No i Luther, który się już odzywał w sumie bez pozwolenia. Jak bez pozwolenia, zadaś mi pytanie. No ale... Zada pytanie, kurde, bez pozwolenia. A czy pozwoliłem ci odpowiedzieć na to ten obiekt mógł funkcjonować? Poza tym jesteś plebsem, więc się nie odzywaj, kurde. Jak ja mogę mówić, kiedy chcę. Się tutaj... Co? Się nie panusz, kurde. Za mało pracowników, co? Ja tu jestem prawdziwym właścicielem tego kanału, zaraz się stąd wyrzucę. O tym, chciałem cię brzydko nazwać, ale cię nie nazwę brzydko, ponieważ jestem kulturalnym człowiekiem, dobrym człowiekiem i nie będę cię wyzywał. O, tyle ci powiem. Kiedy ty jesteś dobrym człowiekiem? Ja ostatnio... Dobra. Ja ostatnio doszedłem w końcu do tego, czemu ty się tak zmieniłeś na YouTubach, ale nie mogę powiedzieć. Pieniądze, lol. Nie. A nie, wiecie, jest biedny, przecież zapomniałem. Pieniądze, lol, jakie pieniądze? Więcej są rzeczy nieważne, to raz. A dwa, Lutelu, ja chciałbym ci zauważyć, że ostatnio powiedziałeś, że każdy, kto wysłał tam pieniądze, to uważasz go za dobrego człowieka. A kto to między innymi mi się wysłał pieniądze na czarną paczkę? No kto? Nie, jakiś Mateusz F, ja nie znam żadnego Mateusz F. No, jeszcze nawet nie użyłem swojego niku, żeby to nie było, wiesz, że robię to dla popularności. Tylko zrobiłem to po to, żeby potem ci to wypominać. Znaczy, to i tak były pieniądze, które dostałeś od widzów, więc co za różnica. Nieprawda, to jako jeszcze nie dotarły do mnie pieniądze od widzów. Oj, dobrze, jeju, przecież no. Nie wiem, czy dobrze wiesz, że ja sobie żartuję, tak? Jeżeli nie wiem, widzowie o... niedźwiedzia, ja niedźwiedzia lubię, żeby nie było. A ty zawsze szkalowałeś przecież. No, że szkalowałem, bo niedźwiedź to grubas. Ja też kiedyś szkalowałem, każdy kiedyś szkalował, zawsze się trochę szkaluje. Niedźwiedzia zawsze się trochę szkaluje. Ja zawsze szanuję niedźwiedzia. Zawsze szkaluję, chciał powiedzieć, tylko się przejęzyczył. Ale, muszę coś powiedzieć, bo tutaj w sumie nie wytłumaczyłem zasad tej mapy, ale te zasady są tak proste, że na tej czego tłumaczyć? Tak proste, że głupie. Twoja popularność spada. Więc każdy, kto przeczytał po prostu, że tak powiem, briefing tej misji, to wie, na czym to się dzieje. Briefing, co ja? To jakiś briefing był. Briefing, co? Co? To było tak su... Karisz? To co robisz? Nie wiem, taka miła, przyjazna, nie można tutaj tego zbudować, wierzę. Panie. O ty. Tak, chcesz się bawić dobrze? Dobrze. Jak się chcesz bawić? Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ja bym wolał to już skończyć. Karisz jest zniesmaczony, bo tutaj warto powiedzieć, że no, chyba tutaj o tym wspomniał na początku. Nagrywamy ten materiał już od dobrych kilku godzin i no, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do niczego. Potrzeba nie jesteśmy w stanie nic tutaj, że tak powiem, jesteśmy nagrać. Atakowani. Głównie przez problemy z twierdzą, która no, wysypuje nam się do pulpitu, rozłącza. Na przykład jak teraz. Na przykład tak jak teraz to w tym dokładnie momencie zrobiła. I mam wrażenie, że to Luther się rozłączył. Chyba tak, bo przegrywa. Lutel, halo? No to chłopaki, dziękuję za nagrywanie, wygraliśmy. Fajnie było. Tyle! Fokus niedźwiedź, kończymy. Lutel, nie będzie pomagał niedźwiedziowi i opuścił go. I tyle! Mówiłem, że to on traci pakiety. A to nie Lutel. Chyba, że on widział moich niewolników i się tiltował. Tak było. Zawiśniesz na stupie, przeklęty głupcze! Odłóż ten sznur! Niedźwiedź! Odłóż ten... Po prostu niedźwiedź... Ten... Lutel miał tętniaka w gierce jako lord i umarł, no. KURWA! A! Wyjebałem mi twierdzę! Ej, to jest najlepsza gierka, jaką grałem. O nie. O nie. Jeszcze komuś wyjebało twierdzę? Wyjebało mi twierdzę. Nie. I